W Stanach Zjednoczonych co 18 sekund dochodzi do włamania. Doświadczonemu złodziejowi wystarczy od 90 sekund do 12 minut, żeby zabrać wszystko, czego mu potrzeba i wydostać się z mieszkania, zanim zostanie złapany. Pewnie słyszeliście, że przed wybraniem celu włamywacze obserwują dom. Oznacza to, że gromadzą informacje na temat jego właścicieli, ich codziennych zwyczajów i ustalają, o której godzinie najlepiej dokonać włamania. Jedna ze sztuczek, którą stosują złodzieje, by poznać wasz rozkład dnia, jest tak prosta, że nawet nie zwrócilibyście na nią uwagi. Następnym razem, gdy przekręcając klucz w zamku usłyszycie ciche chrupnięcie pod stopami, lepiej sprawdźcie, skąd się wzięło. Niewykluczone, że pod wycieraczką znajdziecie pokruszone ciastko. To właśnie sygnał, że macie kłopoty. Za pomocą tej dość skutecznej metody złodzieje dowiadują się, czy wyjechaliście w podróż lub o której godzinie wracacie do domu. Ciastko wydaje się tak niepozorne, że ludzie zwykle nie przywiązują do niego wagi, o ile w ogóle je zauważą. Wiele osób prawdopodobnie zakłada, że rozdeptało robaka pod wycieraczką. Wracacie do domu, stajecie na ciastku, kruszycie je i automatycznie zdradzacie złodziejom wszystkie swoje sekrety. Teraz wiedzą już, że dom nie stoi pusty i są w stanie ustalić, jaki jest wasz harmonogram dnia. Sprawy przybierają gorszy obrót, kiedy na jakiś czas wyjeżdżacie. Ciastko będzie leżeć nienaruszone pod wycieraczką, informując przestępców, że wasz dom to doskonały cel. Co zrobić, żeby zmniejszyć ryzyko, że złodziej podrzuci wam pod drzwi kruche słodkości? Przestańcie ogłaszać wszystko w mediach społecznościowych. Nie uwierzycie, ilu przestępców w ten sposób gromadzi dziś informacje. Nie publikujcie żadnych szczegółów na temat wakacyjnych planów. Jeśli chcecie pochwalić się pięknymi zdjęciami z plaży, wstrzymajcie się z tym do powrotu. Sprawdzajcie ustawienia prywatności za każdym razem, kiedy publikujecie post, będąc poza domem. Złodziej od razu dowie się, że mieszkanie stoi puste, jeśli będziecie prowadzić w internecie wywód na temat zatłoczonych sklepów w czasie wyprzedaży. Zaprzyjaźnijcie się z sąsiadami. Jeśli zbudujecie w swojej okolicy silną społeczność, przestępcy uznają, że atakowanie waszego sąsiedztwa jest zbyt ryzykowne. Uprzedzajcie sąsiadów o każdym wyjeździe. Poproście ich, żeby wysłali wam SMS-a lub zadzwonili, jeśli zauważą podejrzane manewry pod waszym domem. Odwdzięczycie się im tym samym, kiedy przyjdzie ich kolejny wyjazd. Stwórzcie pozory, że ktoś jest w domu nawet pod waszą nieobecność. Wykorzystajcie w tym celu telewizor i radio. Włączcie je na czas wyjazdu. Istnieje spora szansa, że te odgłosy odstraszą włamywaczy, nawet jeśli ciastko pod wycieraczką pozostanie nienaruszone. Jednym z najbardziej oczywistych sygnałów, że właściciel domu wyjechał na jakiś czas, jest stos gazet i listów piętrzących się pod drzwiami. Poproście sąsiada, krewnego albo znajomego, żeby często do was wpadał i wszystko zbierał. Jeśli nie znacie nikogo, kto wyświadczyłby wam przysługę, udajcie się na pocztę i wstrzymajcie doręczenie przesyłek na czas wyjazdu. Nieobecność właściciela zdradza także zaniedbana i bujnie rosnąca trawa. Przed wyjazdem zatrudnijcie kogoś do regularnego koszenia trawnika i pilnowania porządku. Miejcie oczy szeroko otwarte i uważajcie na siebie.